21 września wspominamy świętego Wawrzyńca Imberta, biskupa i męczennika. Wawrzyniec z pochodzenia jest prowansalczykiem, a znany jest jako święty biskup, męczennik kościoła koreańskiego. Przyszedł na świat w ubogiej rodzinie na południu Francji. Data urodzenia nie jest dokładnie znana. Studiował w seminarium paryskim Stowarzyszenia Misji Zagranicznych. 18 grudnia 1820 roku przyjął święcenia kapłańskie. Po roku wysłano go do posługi misyjnej w Chinach. Najpierw rok pracował jako wykładowca w seminarium w Penang w pobliżu Półwyspu Malajskiego. Kolejne 2 lata na terenie dzisiejszego północnego Wietnamu. Następnie 20 lat posługiwał jako misjonarz w południowo-zachodnich Chinach. Założył tam m.in. seminarium duchowne. 26 kwietnia 1836 roku został wikariuszem apostolskim Korei. Był pierwszym biskupem, który dotarł do prześladowanych chrześcijan w Korei. Posługiwał wielkiej konspiracji, a jednak został zdradzony i aresztowany. W czasie przesłuchań zmuszono go do wyrzeczenia się wiary w Boga i ujawnienia misjonarzy. Mimo okrutnych tortur wytrwał w wierze. Napisał list do francuskich misjonarzy pracujących w Korei, ojca Piotra i ojca Jakuba, również świętych misjonarzy, i prosił, by jak dobry pasterz dobrowolnie oddali się w ręce władzy, gdyż jak ufał, wtedy wierni unikną prześladowania. Po kilkudniowych torturach został ścięty wraz z innymi misjonarzami 21 września 1839 roku w więzieniu na peryferiach Seulu, gdzie zginęło bardzo wielu chrześcijan. Został beatyfikowany w 1925 roku przez papieża Piusa XI, a kanonizowany przez świętego Jana Pawła II w gronie 103 męczenników koreańskich w roku 1984. Módlmy się. Wszechmogący i miłosierny Boże, obchodzimy dzień zwycięstwa Twojego męczennika, Wawrzyńca, któremu dałeś nieugiętą stałość w cierpieniach. Otocz nas swoją opieką i wybaw od zasadzek nieprzyjaciół. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam